nasz projekt kręgielni i centrum rozrywki. W ogóle no, była to, że tak powiem, innowacja w całych spółdzielniach socjalnych, gdyż spółdzielni socjalnej tego typu raczej nie ma. Ubiegam się o status członka spółdzielni, ponieważ wiążę z tą pracą swoje najlepsze nadzieje. Jest nas pięcioro. To jest firma rodzinna. Jest mąż, ja i troje dzieci. No, ufamy sobie i chcemy do czegoś dojść. I nasze dzieci, żeby coś miały w przyszłości też. Maszyny nie stanowią dla mnie większego problemu. Jako spółdzielnia socjalna prowadzimy działalność serwisową dla innych kręgielni. Generalnie zajmujemy się wszystkim praktycznie. Od sprzątania, zacznijmy to, do marketingu i księgowości. 7 dni w tygodniu, 12 godzin na dobę, ale dajemy radę. Ważne, że się. Niektóre dzieci siedzą najpierw u rodziców na rękach, bo się boją. A drugie dzieci jeszcze dobrze się nie przywitają ani nic. Rodzice nie zdążą powiedzieć dzień dobry, dzieci już lecą do przodu. Więc ja prowadzę ten rodzinny dom dziecka. Pod moją opieką jest 9 dzieci. Ta spółdzielnia nas zaprasza nieodpłatnie, ani grosiczka nie płacimy.